Hej, Wirgliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Teen Agent / Ten Agent. Och, dzisiaj jestem trochę... trochę nieco zmęczony, tak, to ma sens. Dzisiaj jestem nieco zmęczony, muszę przyznać, więc odcinek nie będzie tak hiperaktywny jak wszystkie poprzednie, chociaż jedna osoba, z którą rozmawiałem, powiedziała mi, że trochę zbyt się, jak to ujęła, jaram. Podczas gry, więc być może będzie to rzecz dobra, nie mam zielonego pojęcia. Fakt jest taki, że dzisiaj zamierzam przejść naprawdę spory kawałek gry za jednym zamachem i nie ciąć tego, znaczy i pociąć to później na części. Mam zamiar pograć sobie z godzinkę i zobaczyć, jak daleko dojdę. Ostro się stara, ale jest za słaby, by dorzucić piłkę wystarczająco wysoko. Naprawdę, to dziecko wygląda mi na, nie wiem, 7 lat. W wieku 7 lat to może jeszcze, ale czy na 7 wygląda? Stańmy tuż obok niego. Chłopak ma 17, z tego co się orientuje. No stań koło niego. Dobra, nieważne. Siemanko! Cześć! Jestem Marek, a ty jak masz na imię? Jak mam na imię? Nie wiem, to ty powiedz mi jak. Sprytny dzieciak. Nie mów jak, tylko powiedz swoje imię. Swojej... rany! Jak na ciebie woła tata? Synku. No tak. A inni ludzie? A inni ludzie nie. Jak na ciebie wołają inni ludzie? Chłopczyku. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj się trochę utożsamiam z Markiem. Przeprowadziłem kilka podobnych rozmów w swoim życiu. Przestań nam znikać z ekranu. Byłbym bardzo wdzięczny. Próbuję wrzucić ją do kosza, to nie jest specjalnie... No, dziadek powiedział, że weźmie mnie do zoo, jak trafię do kosza. No, to jest świetna rada. A piłkarz powinien celować w bramkę. Nie wiem. Głodni powinni jeść. Niewyspani się wysypiać. Podobne rady naprawdę są na wagę złota. I tak z chłopczykiem widać nie dochodzimy do żadnych konkretów. A, czemu nie rzuca piłki wyżej? Z oczami? W sumie wyglądają jak dwa malutkie czarne piksele, ale... No, być może powinieneś na tych pikselach okulary nosić. Marek może mieć rację. O, matko jedyna. Na pewno nie! Czemu nie? Słuchamy. Idź do dziadka i powiedz mu, że trafiłeś! Mam skłamać? No, tylko trochę. Ja nigdy nie kłamię! Nigdy? Nigdy! Dobre dziecko. Chamskie dziecko. Denerwujący bubek. Zmienił nam się opis z chłopiec na denerwujący bubek. Bardzo ciekawe, muszę przyznać, fakt. Jak nie potrzebujesz, zapakuj do kieszeni jak wszystko inne, co znalazłeś po drodze. Zgniły ser, celofan, piłę, kartofla. Nie potrzebujesz kosza? Bez dna, to jest kosz bez dna! Na pewno ci się przyda. I garbus, syrenka? Niestety ma... Specjalne umiejętności Marka mówią nam, że bagażnik jest zatrzaśnięty i jak słowo daje, spójrzcie na to. Drzwiczki, które nie są zablokowane, możemy otworzyć. Możemy wziąć harmonijkę dla ubogich, inaczej zwaną grzebieniem. Próbowałem kiedyś grać na grzebieniu i o ile... Opis. I o ile dźwięki jakieś to wydawało, to zdecydowanie muzyką nazwać tego... Nie było można, spróbujmy coś takiego stworzyć, wystarczy celofan, grzebień i... Oddaj spokój, zero wyobraźni, znikający Marku. Ale mniejsza z tym, grzebień tak naprawdę nie jest nam potrzebny. To co musimy zrobić... I przez to zablokowałem się, nie mogłem przejść gry w ogóle, dopóki nie zajrzałem do solucji. Przez jedną wajchę. Spójrzcie, dźwigienka. Widzicie to? Widzicie... To małe, szare coś? Dźwigienka.
to musimy pociągnąć do licha ciężkiego, jak ja się zaciąłem przez tą dźwigienkę. Jest tuż obok drzwiczek. Oba zaczynają się na D, więc niewykluczone, że stosując chyba strategię znaną chyba większości osób, które grały w przygodówki typu point and click, przeczesujemy ekran, przeczesujemy. Jest! Co to było? Okno na strychu. Nic. Przeczesujemy. Co to było? Kosz, widziałem. Przeczesujemy. Wiecie, o co mi chodzi. Dajcie spokój. Pociągnij. Super. Co jest w środku? Jak na przykład. Koło zapasowe, gaśnica. Oj, zerdzewiała zdziebko skrzynka z narzędziami. Chyba nie jest zamknięta na klucz. Kto zamyka skrzynkę z narzędziami na klucz? O, podnośnik. Podnośnik? O, matko, zupełnie tego nie pamiętałem. Haha, klucz francuski, świetnie. Podnośnik i klucz francuski, po to wozisz całą skrzynkę ze sobą? Daj spokój, dobra, mniejsza z tym. Zadzwońmy, chcemy być w końcu miły. Straszyć ich dzwonkiem do drzwi? Lepiej działa. Komornik! Nie? No i jest zepsuty, w takim razie skawał nici. Mamy tutaj bardzo przyjaznego staruszka, starszy pan. Dzień dobry! Przypomina emerytowanego wilka morskiego. Ano, w sumie ma taką specyficzną brodę bosmańską, ma bosmańską fajkę, bosmańską siwiznę i bosmańską łysinę. Hej, bosman! Dzień dobry panu. I tobie także, mój chłopcze. Mam na imię Marek, proszę pana. Wspaniale. Co cię tu sprowadza? Tylko podziwiam pański fotel. Fajny. Fajny i całkiem komfortowy. I duży. Model dwuosobowy? Okej. Na dinozaury? Fakt, duży, ale... Czemu nie? Bosman na pewno się zgodzi. Prawda, bosmanie? O, daj spokój. Proszę. Ta strategia jeszcze ani razu nie zadziałała, przynajmniej nie w tej grze. Młodzieńcze, ta broń jest bardzo stara i niebezpieczna. A ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem, rozumiesz? Ale będę... nie. O. Przodkowie wisieli jak trofea. Z jednej strony trochę Marek ma rację, co tu jeszcze jest z szuflady. O, kulka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć szufl... Ach, dobra, mniejsza z tym. Mogę przeszukać sobie te szuflady? Tak. Serio? Och, zapomniałem ci powiedzieć, że są puste. Aha, tylko w prawej górnej leży chusteczka. Możesz sobie ją wziąć, nie potrzebuję jej. Od czego mam rękawy? Tylko sobie nie pomyśl, że możesz wziąć cokolwiek innego. Nawet o tym nie marzymy. W prawej górnej znaleźliśmy... Wow! Obrus. Właściciel musiał mieć tak duży nos, że na jego umycie zużywał całe mydło. Mydło jest niepoliczalne, powinieneś powiedzieć kostka mydła. Oj, Marku, zawodzisz mnie. Porozmawiajmy jeszcze z tym panem. To pewnie jego wnuczek. No, haha, trafiliśmy. No ja trafiłem właściwie. Świetny dzieciak, naprawdę. Fajny i mądry. Fajny i mały. No, tak to jest z dziećmi. Rosną. No, niektóre nie, ale to rzadko się zdarza. Mniejsze z tym. A brońcie Panie Boże. No, na przykład. Później może. Teraz muszę trochę odpocząć. Ma pan zamiar Mam nadzieję. Staruszek potrafi rozumieć moje bełkotanie. Wy też powinniście. Piękny dzionek. Mamy co? Nie interesuje pana świat zewnętrzny?
No? Nie przepadam za nowościami. Ma pan, jak to mówią, najlepsze wiadomości to brak wiadomości. Ale ludzie muszą wiedzieć o postępie i w ogóle, szczególnie o w ogóle. Nawet nie będę się trudził, by zapytać dlaczego. Byłem... Racja. Argumenty nie do odparcia. Niestety staruszek specjalnie... specjalnie pomocny nie jest. Wiatraczka oczywiście pożyczyć nam nie będzie chciał, bo nie, to byłoby zbyt proste. I okna nie chcę otworzyć najwyraźniej... najwyraźniej, żeby komary mu nie nalatały. I tak by odstraszył je dym z fajki. Tutaj na razie nic nie możemy zrobić, więc... chodźmy stąd. A wiecie? Sekundę. Przypomniało mi się coś. Mamy klucz francuski. Oczywiście, że zawsze się przydają. I tak się składa... A daj spokój. Dobra. Z rurą nic nie zrobimy. Że klucz francuski pasuje akurat? Ty, mikro! To niesamowite! Co znowu? Pomyślisz, że to żart, ale z jeziora wyłania się jakaś ręka z mieczem. Dobra, popatrzę, ale nie myślę sobie, że mnie nabrałeś. Ona pojawia się co roku. Może tym razem przyniesie mi szczęście w koszykówce. O, pani z jeziora! No daj spokój, zauważy. Trochę wyżej. Albo dzieciak jest rozgarnięty jak kupa liści i nie zauważy nic. Obiecałeś mi. I stara syrenka rusza w dal. Właściciel samochodu jakoś specjalnie się nie przejął tym, że ma otwarty bagażnik, że ma otwarte drzwi, zginął mu grzebień i skrzynka z narzędziami. O, żeby tylko nie musiał użyć podnośnika lub klucza. Tak czy inaczej, jest to mała wieś, więc ludzie nie zamykają drzwi. Bo zazwyczaj ludzie nic nie kradną, bo sąsiedzi nic nie kradną. Jednak przyszedł jeden miastowy, cyk, wiatraczek do kieszeni, cyk, strzelba do kieszeni. Lufa jak trąbka, weź wyjmij ją z kieszeni. Dobra. Marek lubi żyć na krawędzi. I wiecie co, zrobiliśmy już całkiem sporo w tym odcinku, tak więc myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jeszcze więcej niesamowitych wyczynów Marka Hoppera zobaczymy dopiero w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Teenagent/Ten Agent. Do tego czasu trzymajcie się ciepło, albo włóżcie sobie wiatraczek do spodni, co kto woli. Cześć!